Nadchodzi rewolucja dla złodziei. Obecnie kradzież rzeczy o wartości do 500 zł nie jest przestępstwem. Jest to jedynie wykroczenie, za które złapana na gorącym uczynku osoba może od policjanta otrzymać co najwyżej mandat. Co oczywiście powoduje, że złodzieje trzymają się reguł i kradną rzeczy nie droższe niż 500 zł. A zawodowcy potrafią obrabować nawet kilka sklepów dziennie w jednym tylko województwie. Partia PiS, zanim jeszcze doszła do władzy, obiecywała walkę z tą patologią i z drobnymi złodziejaszkami, których w Polsce niestety przybywa. No i dochodzimy do sedna. Przed nami już za niedługo pierwsze długo oczekiwane zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, które oficjalnie mają uchronić sklepy przed drobnymi kradzieżami. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego postanowił przycisnąć złodziei i od 1 października 2023 roku podnosi z 500 do 800 zł limit, do którego można coś ukraść bez jakichkolwiek poważniejszych konsekwencji. Najwyżej ryzykujesz mandatem. Zwiększenie kwoty do 800 zł, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem, jest mocno zastanawiające, a taktyka zwalczania złodziei co najmniej staje się inspirująca dla przyszłych pokoleń. Pojawia się bowiem realne ryzyko, że złodzieje poczują się raczej bardziej ośmieleni i zwiększy się wartość jednorazowej kradzieży, bo jak już ryzykować i kraść, to raczej za 800 zł. Muszę powiedzieć, że sposób, w jaki rząd Prawa i Sprawiedliwości chce walczyć z nieuczciwością i złodziejstwem, powala.